Cześć, robaczki, dzień dobry. Mamy w tej chwili godzinę 5:38, więc jest jeszcze przed 6:00. No i ja jakiś czas temu wstałam. W sumie wczoraj położyłam się spać po 11:00, więc no to i tak wcześnie wstałam dzisiaj, ale odpowiednio wszystko, wyspałam się, także jest ok. No i oczywiście skoczyłam sobie już do kuchni po moją wodę z cytryną. Włączyłam sobie komputer, tak jak słychać, trochę się facebookuję. I dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii Dzień ze mną. Dzisiaj mamy w ogóle piątek. Piątek to jest taki dzień, który pedagogika ma wolny, więc ja dzisiaj też mam wolne. Mam nadzieję, że coś ciekawego Wam dzisiaj przekażę, albo coś ciekawego Wam pokażę. Także tak, to chyba tyle. A jeszcze chciałam Wam przy okazji powiedzieć o mojej cerze, ponieważ po ostatnim filmie dostałam taki komentarz, że bardzo ładną mam cerę, czystą. No nie do końca tak to jest, tak jak widzicie, czasami jest tak, czasami tak, ale przeważnie przez większość miesiąca ta cera moja wygląda ładnie. Czasami się zdarzają tylko takie dni, kiedy no nie jest tak sympatycznie, jakby mogło być, tak więc no jak to u człowieka, no dobra, to tyle, takim krótkim wstępem Was po prostu zapraszam na dzień ze mną. Żeby nie było, że od rana się tylko i wyłącznie facebookuję, to Wam pokazuję, że w tej chwili wzięłam się za przerabianie ankiety do mojego licencjatu. Promotor mi zostawił pewne wytyczne, no i teraz sobie ją tutaj poprawiam. Jak już kiedyś Wam mówiłam, rano to jest najlepsza pora na to, żebym ja się wzięła za jakieś prace, uczenie. Później to już tak mi wszystko nie wychodzi, jak właśnie rano. No, także mam nadzieję, że sobie to teraz skończę, że będzie już ankieta gotowa, będę ją mogła oddać. No tylko problem, kto mi to później wypełni? No pewnie studenci z mojej uczelni, ale może i do Was się zwrócę o pomoc. Tak, ale to już jak będzie gotowa, to pewnie się do Was zwrócę też o pomoc. Dobra, no to kończę sobie to. Czuję, że dzisiaj będzie piękny dzień. Słuchajcie, słońce już daje po oczach, a nie ma jeszcze godziny 7:00. Za 10 minut będzie 7:00. No i w sumie trochę zgłodniałam, więc postanowiłam sobie przytuptać do kuchni i zrobić śniadanie. Mam tutaj owsiankę, tą, którą pokazywałam Wam w ostatnim filmie, płatki owsiane, mleko sojowe o smaku czekoladowym i owoce, jabłko, banan, no i cynamon. I chciałam Wam pokazać, bo wczoraj w Kauflandzie kupiłam sobie takie owoce. Z tego co pamiętam, to są to marakuje, były przecenione, nie wiem dlaczego były przecenione. Ale taka sztuka kosztowała mnie 50 groszy, więc sobie wzięłam. I nie wiem, może one były przecenione z tego powodu, że coś jest z nimi nie tak. W sumie coś tak nieciekawie wyglądają, takie czarne. Nie wiem, nie jadłam jeszcze nigdy marakuje, więc jeśli macie jakąś wiedzę na ten temat, w sumie do tego czasu to pewnie się dowiem, bo zaraz to sprawdzę w internecie, czy tak powinny marakuje wyglądać. Nie wiem, co się z tym robi. Ale jeśli macie wiedzę na ten temat, to piszcie koniecznie. Ciekawa jestem, nie jadłam nigdy chyba. Jeśli już to jakieś jogurty marakujowe czy coś w tym stylu, ale marakui jako takiej chyba nie jadłam, więc warto sobie czasami spróbować, zwłaszcza, że były przecenione, więc sobie wzięłam. No, ale jak się to je, to nie wiem. W międzyczasie zabrałam się za ogarnianie mojego pokoju, ponieważ miałam tutaj lekki nieporządek. No i w tej chwili już jest porządek. Ubrałam się też, tak jak widać, mam po prostu zwykłą koszulkę na sobie, na za co ja się łapię. I na dole mam zwykłe takie spodnie, dość obcisłe. I jeszcze na samym dole, widzicie czy nie widzicie, a chyba widzicie, nie mam podglądu, także nie jestem w stanie tego ocenić. Mam po prostu moje sportowe buty, bo zaraz planuję się wybrać na małe zakupy na miasto. Ale przedtem chciałam jeszcze do Was trochę... Chciałam Wam przede wszystkim bardzo, bardzo podziękować. Podziękować Wam za odzew związany z moim przejściem na wegetarianizm. Nie mówię już dietę wegetariańską, tylko wegetarianizm, ponieważ ja się to staram też wdrażać w inne sfery mojego życia. W sumie nie wiem, czy powinnam się nazywać wegetarianką, ale się tak nazywam. Też idealnie nie jest, jeśli chodzi o te wszystkie pozostałe moje sfery życia. Na przykład to nie będzie tak, że ja powyrzucam nagle wszystkie kosmetyki z kosmetyczki, które są testowane na zwierzętach, ponieważ mam taki pogląd, że takich kosmetyków nie chcę już kupować, to ja po prostu nie będę ich w przyszłości kupować. Natomiast tego, co mam, no nie zacznę nagle wyrzucać, bo ja na to wydałam swoje pieniądze i to nie ma w ogóle opcji, żebym ja tak zrobiła, ale na przyszłość postaram się po prostu zwracać na takie kwestie większą uwagę, też staram się doczytywać, dowiadywać różnych informacji, żeby po prostu
móc, jak to ostatnio jeden z widzów moich mi napisał, móc żyć zgodnie ze swoimi ideałami. Także staram się, żeby do tego doprowadzić, żeby móc żyć zgodnie z moimi ideałami. Więc chciałam Wam bardzo podziękować za wszelki pozytywny odzew związany z tą moją zmianą moich poglądów. Wiem, że są też negatywne Wasze poglądy na tą sprawę mojego wegetarianizmu. No niestety wszystkim to wiedziałam, że nie będzie pasowało. Całkiem inaczej byłoby, gdybym ja od początku założenia mojego kanału była wegetarianką, to myślę, że wtedy nie byłoby problemu z tymi moimi poglądami, natomiast no wiem, że co niektórzy z Was po prostu może nie rozumieją idei wegetarianizmu, mają inne swoje poglądy, swoje idee, ale przecież najważniejsze jest to, żebyśmy się po prostu wzajemnie szanowali i jak gdyby, żebym ja ani Wy do niczego, żebyśmy się nawzajem nie zmuszali. Dziękuję Wam też za to, że bardzo dużo z Was ze mną zostało. Zauważyłam, że po tym, jak właśnie zaczęłam nagrywać filmy, w którym wypowiadałam się o tym, że odrzuciłam mięso, parę osób mnie odsubskrybowało, no ale trudno, jeżeli mieli sobie pójść, no to niech sobie idą z Panem Bogiem. Ważne, że Wy ze mną zostaliście i tak, więc to jest taka kwestia pierwsza. Nie mówię też, że wszystkie Wasze komentarze, czy też Wasz odzew na ten mój wegetarianizm są pozytywne, ale w większości są. Pojawiają się też jakieś tam drobne uszczypliwości, na przykład pod jednym z ostatnich filmów miałam taką małą wymianę zdań, która skończyła się chyba na moich dwóch czy trzech odpowiedziach, bo później nie widziałam już sensu tej odpowiadania na komentarze, które w ogóle były wzięte z tyłka. Ja, jeżeli widzę, że ktoś jest dla mnie partnerem do rozmowy, że jeżeli ma swoje argumenty, które są rzeczywiście, mają jakieś znaczenie, to ja lubię sobie podyskutować, ale jeżeli widzę, że ktoś kompletnie nie ma wiedzy w jakimś temacie, a i tak stara się przekonywać do swoich jakichś tam poglądów, czy wciskać jakieś kity, czy w ogóle opowiadać jakieś historie nie wiadomo skąd wzięte, z choinki urwane, to po prostu nie prowadzę dalej konwersacji, ucinam taką konwersację z taką osobą, bo nie ma po prostu sensu i jak gdyby no, szkoda mojego cennego czasu, żeby z kimś się tam kłócić czy przekomarzać. Ja nikogo na siłę nie będę do niczego przekonywać. A takie osoby, które twierdzą, że zwierzęta są im poddane, że zwierzęta są tylko i wyłącznie po to, żeby je zjadać, a ja w momencie, kiedy tak bardzo kocham te zwierzęta i nie chcę dla nich źle, nie chcę, żeby one były zabijane czy krzywdzone, powinnam też zwrócić uwagę na rośliny, przecież rośliny też mają uczucia i dlaczego i nie powinnam zjadać na przykład jabłek, które sobie wiszą na drzewie, tylko powinnam jeść jabłka, które są zgnite, albo jabłka, które spadły z drzewa, albo tam było też coś chyba, że powinnam jeść padlinę w takim razie. No, takie komentarze jak gdyby no, rozbrajają mnie, ja się z tego śmieję, bo co mam robić? No płakać mam, nie będę płakać, że nad czyjąś głupotą, przepraszam, no ale no głupotą, no inaczej tego nie potrafię nazwać. I na takie komentarze ja po prostu odpowiadać nie będę. Nie mam zamiaru też się tutaj z nikim sprzeczać, tak jak mówiłam, człowiek jest mięsożerny, czy jest roślinożerny. Ja uważam, że człowiek jest wszystkożerny, a to, że ja się zdecydowałam na odrzucenie mięsa i też może kiedyś dalej pójdę w tym kierunku jeszcze głębiej, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, moje poglądy i tak naprawdę no nie nikomu nic do tego, ale chciałabym, żeby po prostu wszyscy, no wszyscy to nie, ale chciałabym, żebyście to szanowali, więc pamiętajcie, że ja na takie komentarze po prostu nie będę odpowiadać i to nie jest kwestia tego, że ja nie mam argumentów, tylko po prostu szkoda mi mojego czasu, żeby się kłócić z kimś, kto kompletnie... Dobra, bo powiem zaraz coś, czego nie powinnam powiedzieć i będzie znowu draka. Tak więc to Wam chciałam powiedzieć. I jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia tego, że pojawił się taki komentarz pod ostatnim filmem. Gdzieś tam mi się odznaczył brzuch. Widać było taką piłeczkę na moim brzuchu i właśnie pojawiło się pytanie, to nie było pytanie chyba, to było takie stwierdzenie, że właśnie oznaczył mi się ten brzuch i ktoś tam myślał, że zostanę mamusią. No i myślałam, że po prostu odpowiem na ten komentarz, że nie zostanę tą mamusią i to się na tym skończy. Natomiast komentarz dostał sporo łapek w górę. Tak więc nie tylko ta jedna osoba, ale też kilka, chyba tam 10 czy ileś osób zauważyło ten mój brzuch odstający. Później też dostałam takie pytanie na maila od jednej z Was, czy aby nie jestem w ciąży. Później też pojawiło się w wiadomości od jednej chyba też, czy jednego, chyba jednej z Was,
takie stwierdzenie, żebym się nie przejmowała, bo na pewno szybko ten brzuch zrzucę. Ale słuchajcie, ja nie mam czego zrzucać, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło. Ten brzuch na tym filmie wynikał z tego, że to był dzień, w którym była u mnie mama i przywiozła mi po prostu pakunek ciast z domu. Ja sobie te ciasta trochę sobie podjadłam. No i może trochę mi ten brzuch wywaliło, rzeczywiście, nie zwracałam na to uwagi. Absolutnie, ani nie jestem w ciąży, ani się nie roztyłam. Wszystko jest ze mną w porządku, naprawdę nie musicie się o mnie martwić. Jeżeli byłaby taka sytuacja, żebym zaszła w ciążę, spodziewałabym się maleństwa, to ja Wam o tym naprawdę powiem. Jeżeli będzie też taka sytuacja, że zdarzy mi się dużo przytyć, to też na pewno to zobaczycie i też Wam się do tego przyznam, no bo różne rzeczy się w życiu zdarzają i tak jakby, no co ja mam tutaj przed Wami ukrywać? No nie będzie się dało ukryć tego, że na przykład jestem w ciąży, ale naprawdę ja tego nie planuję i w najbliższym czasie w ciąży nie będę, tak więc nie musicie się mną przejmować. I też nie przytyłam, chociaż ostatnio mam więcej o jakiś kilogram na wadze, ale dodałam ostatnio do swojego planu treningowego, bardzo ostatnio spodobało mi się robienie marszobiegów. Ja nie potrafię biegać, chodzenie jest dla mnie zbyt takie nudne, dlatego też polubiłam sobie robić marszobiegi. Ostatnio bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dużo się ruszam. W związku z tym moje zapotrzebowanie na kalorie też trochę wzrosło, jem trochę więcej. Trochę też czasami mam mięśnie napuchnięte. Zmienił się też wygląd moich nóg, mojego tyłka, ale to w związku z tym, że właśnie ostatnio postawiłam na marszobiegi, jest tego bardzo, bardzo dużo. Kiedy tylko mam wolny czas, to wolę właśnie nie siedzieć tutaj, po prostu wolę się ruszać i myślę, że ten wzrost wagi jest związany z tym, ze zmianą właśnie tych moich jak gdyby treningów, mojej aktywności i myślę, że ten wzrost wagi, ale też nie jakiś wielki pół do kilograma, to zależy też od dnia, że z tym jest związany. Natomiast absolutnie nie roztyłam się, ani wciąż nie jestem. I pojawiło się też pytanie, czy po każdym posiłku dzieje się tak, że właśnie ten mój brzuch jest wypukły. Czy jest to związane ze zmianą mojej diety właśnie na bardziej wysokowęglowodanową? Znaczy, wiecie, jeżeli wciągnę kilogram owoców na posiłek, czy nie wiem, zjem tam warzywa, ja naprawdę jem tego bardzo dużo, no to po takim posiłku, no nie spodziewam się, że ten brzuch mój będzie płaski. No to jest w ogóle niemożliwe, żeby on był płaski, skoro w nim siedzi taka ilość jedzenia. On jest wypukły, natomiast takie rzeczy jak owoce to szybko przeze mnie przelatuje, ponieważ to jest trawione bardzo szybko. Po drugie, owoce to jest praktycznie sama woda. Więc ten brzuch jest taki wypukły przez, nie wiem, 30-40 minut, później to wszystko powoli sobie schodzi i ten brzuch może nie jest taki płaski jak w momencie, kiedy ja wstaję rano, ale nie jest też taki piłkowaty jak no nie wiem, komuś się tam może wydawać. Tak więc ja tutaj nie mam żadnego problemu. W tym momencie jestem po dwóch posiłkach, no i ten brzuch wygląda tak, no może nie jest jakiś tam idealny, nie widzę się w podglądzie, także nie jestem w stanie powiedzieć, co ja Wam nawet pokazuję w tej chwili, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że to normalnie wygląda. Na początku rzeczywiście miałam trochę z tym problemy, ale teraz nie, mój organizm myślę, że się przyzwyczaił do takich ilości jedzenia, jakie otrzymuję i po prostu nie mam z tym jakiegoś tam problemu. No i to by było chyba tyle, wygadałam się o wszystkim, co miałam Wam do powiedzenia, ale po to są chyba vlogi, żeby sobie tak właśnie trochę pogadać. Także teraz sobie lecę na miasto, założę sobie jeszcze na siebie jakąś bluzę albo jakąś kurtkę cienką, bo jest dość ciepło, wydaje mi się, na dworze, a przynajmniej jest duszno. W ogóle ostatnio źle bardzo znoszę to, te pogody, takie to przejście nagłe na takie ciepła. Ale... Dobra, to chyba tyle. Dobra, to ja sobie lecę na miasto, na zakupy. Jeżeli kupię coś ciekawego, to Wam to pokażę, a jeżeli nie, no to nie. Dobra, to lecę. A jeszcze pokazywałam Wam, jak się ubrałam. Nie odpowiecie mi, nie? No to... Statyw zarąbisty. Popsułam go ostatnio trochę. Na dole mam moje sportowe buciary. Te buty są już takie stare jak świat po prostu, ale nadal jarę, więc sobie w nich chodzę. I bardzo, bardzo wygodne. No i słuchajcie, wróciłam właśnie z miasta, z zakupów. Nie będę Wam pokazywać, że kupowałam sałatę, kalafiora, fasolkę i jeszcze tam jakieś różne rzeczy, bo to jest po prostu podstawa mojej diety i to jest zawsze, to ja kupuję zawsze jakieś marchewki, pietruszki. To nie jest istotne. Chciałam Wam pokazać trochę niezdrowości, jakie nabyłam.
He, słuchajcie, ile ja czasu tego szukałam. Wegańska czekolada z nadzieniem. Tak, czekolada jest wegańska. I od razu mówię, że to nie jest nic zdrowego. Żadna z tych trzech rzeczy nie jest zdrowa. Ale nie ma tutaj nic pochodzenia zwierzęcego. Zresztą, dobra, nie będę wam pokazywać, ja wam po prostu zrobię zdjęcie składu i rozkład makro. No, jest tutaj 125 gramów takiej czekolady. A jeszcze zobaczę, ile to ma kalorii. W ogóle nie patrzyłam na to. 551 kilokalorii ma w 100 gramach. No, więc trochę tych kalorii jest w całej tej tabliczce. Ale ile ja czasu tego szukałam, naprawdę nie ma, znaczy ja nie spotkałam się z żadną wegańską czekoladą z nadzieniem, oprócz tej właśnie. Słyszałam o niej już dawno, że była jakaś edycja limitowana, coś przed świętami się pojawiło, czy coś w tym stylu, a więcej tych czekolad później nikt nigdzie nie ujrzał. I czekolada ta, kupiłam ją w Stokrotce, kosztowała mnie 3,49. Gdzieś mam paragon, powinnam wam w sumie pokazać, ale nie wiem, gdzieś do torebki wrzuciłam. Myślę, że to nie jest takie istotne i że uwierzycie mi. Jednak znalazłam, dogrzebałam się. Jak ktoś chce dokładny adres sklepu w Tarnobrzegu, jeśli ktoś jest z Tarnobrzega, może ktoś jest weganem, weganinem w Tarnobrzegu, chociaż podejrzewam, że tutaj takich ludzi nie ma. Nie wiem, czy jakiś wegetarianin w ogóle tutaj jest. Ale mniejsza o to, jeżeli kogoś by to interesowało, to nawet macie tutaj adres sklepu, gdzie można tę czekoladę dostać. Ja jej naprawdę szukałam bardzo, bardzo długo. Przepraszam, że tak zieje, ale leciałam po schodach i w ogóle schodziłam pół miasta, więc jestem trochę zmachana. I zaraz sobie tę czekoladę pochłonę. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie smakowało. Z masłem orzechowym, jeszcze tu widzę, że jakieś ma takie crunchy coś chyba. Zobaczymy, co to będzie. Więc dzisiaj jest Dzień Dziecka i dzisiaj jemy czekoladę. A do tego jeszcze sobie zjem takie Sunbites wielozbożowe herbatniki z owocami leśnymi. Też są wegańskie, bo ja tam niczego nie widziałam w składzie chyba od zwierzęcego. Więc to i to sobie zaraz pochłonę. Naładuję się trochę węglowodanami. Tak jak mówię, dzisiaj jest Dzień Dziecka. Ja na co dzień, żeby nie było takich rzeczy, nie jadam. To nie jest element stały w moim menu. Zresztą widzicie, że moje menu codzienne wyglądają znacznie bardziej zdrowo. Ale dzisiaj jest Dzień Dziecka i dzisiaj te dwie rzeczy sobie pochłonę. Jeśli ktoś mnie spyta, czy mnie nie zapcha cukrem, to od razu odpowiem, że nie. Nie przesłodzę się taką ilością cukru. Ja kiedyś, kiedy miałam problemy z obżeraniem się, to potrafiłam zjeść, o matko, całą blachę ciasta. Pamiętam, jak sernik pochłaniałam, więc dla mnie nie ma czegoś takiego jak przesłodzenie. I jeszcze jedną rzecz wam chciałam pokazać. To jest też nic zdrowego. Z Carrefoura jest to pasztet sojowy. Tutaj nie wiem, czy skład widać. Ewentualnie zrobię zdjęcie. Chyba nie widać. Jeszcze tego nie jadłam, ale zobaczymy, co to jest, jak to w ogóle smakuje, z czym się to je. W sumie mogłabym sobie zrobić sama taki pasztet sojowy, to by nie było większego jakiegoś problemu. Ale byłam, więc kupiłam na spróbowanie. A co tam? Dobra, jeszcze wam dam znać, jak to w ogóle smakuje. Jeszcze wam chciałam pokazać, jak to wygląda w środku. Już spróbowałam sobie jednej kostki. Tak jak mówiłam, zamierzam zjeść całą tę czekoladę. Naładuję się cukrem. Tak to wygląda sobie w środku. Mamy tutaj takie fajne nadzienie z masła orzechowego i czekolada jest przepyszna, od razu mówię. Bardzo mi posmakowała już po jednym kawałku. Tak więc myślę, że na jednej takiej się nie skończy. Jeszcze kiedyś sobie taką zakupię. A tak wyglądają te listki Sunbites. Nie wiem, czy jedliście, czy nie. Ja je bardzo ostatnio polubiłam. Mimo, że to wiem, podkreślam, wiem, że to jest niezdrowe. Mimo, że tam producent nam przedstawia ten produkt jako taki niby zdrowy, ale jak się wczytać skład, to niestety nie jest to zdrowe. I chciałam wam pokazać, że to tak wygląda. To są takie po prostu herbatniczki, tyle że pełnoziarniste i mają jakieś tutaj dodatki chyba suszonych owoców czy coś takiego. Więc dobra, zabieram się za jedzenie tych dwóch rzeczy. I tutaj zaraz mi się będą odtwarzać przyjaciółki, na razie leci jakaś tam reklama DAW. Wczorajszy odcinek, nie wczoraj, tak, dzisiaj jest piątek, więc wczorajszy odcinek przyjaciółek. I teraz pochłaniam sobie te dwie rzeczy. A kiedy skończę to robić, to chyba jeszcze. O, przyjaciółki zaczęły. Chyba jeszcze trochę sobie coś zajrzę do mojej pracy licencjackiej, coś może sobie tam pokminię. Teraz już jestem na etapie badań, więc może sobie coś tam pokminię. I trochę sobie poczekam, a następnie wybiorę się na moje marszobiegi. Może was nawet zabiorę ze sobą. Nie wiem, czy wezmę ze sobą aparat, zobaczę jeszcze, jak to będzie. Więc to ładowanie węglowodanami dzisiaj będzie miało sens. Tak jak widzicie, jeść i spalać, spalać i jeść. No, mam dzień wolny, więc co ja będę siedziała przed komputerem i nie wiadomo, co robiła. Trzeba go wykorzystać w pełni, prawda? Więc tak, dobra, to chyba tyle. A nie, jeszcze nie. Gazetka z Carrefoura, słuchajcie, dorwałam pod blokiem, była.
Będą daktyle na promocji, widzę tutaj. To są chyba daktyle świeże. Wiem, że dużo z Was lubi te daktyle świeże. Ja przepadam za tymi suszonymi, te świeże jakoś tak średnio mi pasują. Więc będą w promocji jakiejś. Nie wiem, czy to promocja, czy po prostu taka reklama, ale gdyby kogoś to interesowało, to będą od 15, czyli już są, do 21. Paczka 500 gramów za 4,99. Ja tam zawsze patrzę na cenę na kilogram. Nie dam się zwodzić. Dobra, jem dalej swoją czekoladę i później się do Was jeszcze pewnie odezwę. Taki trochę dzisiaj niezdrowy dzień mi wyjdzie. Dzień dziecka w kwietniu. No. Wróciłam już z tych moich marszobiegów. Trwały one jakieś 2 godziny i jestem naprawdę wykończona. Pomimo, że doładowałam się tymi węglami, naprawdę energii miałam sporo, ale czuję się po prostu taka zmęczona jakoś. Więc kończę tego vloga, to by było na tyle. Nie będę Wam już pokazywała mojej kolacji, zresztą i tak nie pokazuję Wam we vlogach wszystkich moich posiłków, bo to nie jest idea tych filmów. Po to są moje dzienne jadłospisy, żebyście tam widzieli moje wszystkie posiłki. Ale teraz pewnie sobie ugotuję na kolację ugotuję sobie obiad, skoro na obiad była czekolada i sambajsy. Tak więc teraz pora będzie na jakiś obiad, ale zanim to jeszcze zrobię, to się wykąpię. Zresztą jest jeszcze wcześniej, jest dopiero 17, po 17, także mam jeszcze czas. Wykąpię się i dopiero później sobie coś ugotuję. Jakiś ryż pewnie z fasolką, z innymi warzywami. I to będzie na tyle, bo musi być coś zdrowego teraz znów. Tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie dajcie o tym znać. I łapki w górę też wiecie, że są mile widziane. Powtarzam to za każdym razem, także już pewnie doskonale wiecie. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.